Szczęść Boże, za nami tydzień pracy i ćwiczeń duchowych. Dlatego w nagrodę stajemy obok Jezusa na górze Tabor i mamy możliwość uczestniczyć w cudownym wydarzeniu. Tak cudownym, że nawet ewangeliści nie byli w stanie do końca oddać w tekście tego, co się tam wydarzyło. Jezus, Mojżesz, Eliasz, głos Ojca i przyjęci apostołowie. No i my, stojący w oddaleniu. Co nam przynosi to spotkanie na szczycie? Jest ono pewnym przełomem między radością a smutkiem, pomiędzy życiem przyjemnym a trudnym. Jest chwilą na podjęcie decyzji, wracam czy idę dalej. Zaczynając Wielki Post od posypania głowy popiołem, usłyszałem: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Odbieram te słowa jasno. Uwierz w Boże Słowo, a ono będzie pomocą dla ciebie, żebyś zmieniał życie. Trudno się przypatrywać tej scenie bez osobistego zaangażowania. W pierwszym spotkaniu mówiłem, żeby próbować sobie wyobrażać pewne sytuacje z Biblii. Dziś właśnie to należy zrobić. Wczuć się w nastroje wybranych uczniów. Oni są przerażeni. Kilka dni wcześniej, dokładnie 6, usłyszeli od Jezusa o potrzebie cierpienia, odrzucenia, o zgodzie na śmierć i o zmartwychwstaniu. Ale zarazem trwali w tym okresie działalności, gdy była radość i wesele. Działy się cuda, chleb się rozmnażał, ludzie zdrowieli i wracali do życia. Złe duchy były przepędzone. Lud wołał Hosanna. Więc jaka potrzeba cierpienia? Jaka śmierć? Piotr, który mówi, dobrze, że tu jesteśmy, rozbijemy namioty, nie chce rezygnować z tej chwili. Bo kto chciałby zrezygnować z życia ułożonego i radosnego, przyjemnego, na rzecz niepowodzeń i trudności? Dotychczas było łatwo. Mamy tak ze wszystkim. Noworoczne postanowienia, wyzwania, nowe cele w życiu, postne postanowienia, na chwilkę, kilka dni, a później znów po staremu. Szukamy czegoś nowego, wymyślamy. I ten Tabor dzisiaj. Wejście na górę, żeby zobaczyć, co jest za mną, co przede mną i co jest na końcu. Jest czas rodzenia i czas umierania, czytamy u Koheleta. Obłok i głos Ojca jest skierowany do nas. Obyśmy nie ustali w wierze. Obyśmy nie odeszli od Chrystusa i Kościoła, gdy zrobi się coraz trudniej. Obyśmy nabrali odwagi w czasie próby. Dla apostołów ta próba nadejdzie, gdy zejdą do Jerozolimy. Gdy spełnią się słowa Jezusa o tej potrzebie złożenia ostatecznej ofiary. I dlatego Ojciec mówi, to jest mój Syn umiłowany. Nie czynię tego z kaprysu, ale z miłości do człowieka, bo taka jest potrzeba. Mówi to do Piotra, Jakuba i Jana, do tych będących blisko. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. Kiedy wiara i bycie przy Bogu nic mnie nie kosztuje, to się tym cieszę. Bo co to takiego? Ale kiedy ktoś wobec mnie źle mówi o tym, w co wierzę i czym żyję, to spuszczam głowę, milknę, zmieniam temat. Nie mam nic na obronę. Jakbym wracał z tej góry tą samą drogą, którą wszedłem. Jakby nic mnie ta scena nie nauczyła. Obłok, prawo i prorocy oraz Boży głos to rąbek graju, który na mnie czeka. W ten sposób Bóg zachęca mnie, żebym jednak wytrwał. Żebym widząc ukrzyżowanego nie odwracał głowy. Papież Franciszek powiedział w tej scenie: przemienienie Chrystusa ukazuje nam chrześcijańską perspektywę cierpienia. Jest ono przejściem koniecznym, ale przemijającym. Ukazując swoją chwałę, Jezus zapewnia nas, że krzyż, próby, trudności, z którymi się zmagamy, mają swoje rozwiązanie i przezwyciężenie w wydarzeniu paschalnym. Bóg błaga nas, żebyśmy słuchali Jezusa, żebyśmy podejmowali drogę, którą On przeszedł, bo nie ma innej wiodącej ku zbawieniu. Nie jesteśmy lepsi ani gorsi od apostołów. Jesteśmy w tej chwili tacy sami. Nie rozumiemy tego. Nie rozumiemy zmartwychwstania. Nie rozumiemy wielu innych rzeczy. Jedno powinniśmy rozumieć, że tam, gdzie już nie sięga mój umysł, mój rozum, moje poznanie i doświadczenie, dopiero tam zaczyna się wiara. To miejsce na zaufanie. Nie rozumiem, ale posłucham i pójdę za Tobą, Panie. Na koniec słowa papieża Benedykta XVI. Kiedy komuś zostaje udzielona łaska silnego doświadczenia Boga, wtedy przeżywa to, co było udziałem apostołów podczas przemienienia. W jednej chwili czuje się przedsmak tego, czego będę doświadczać w błogosławionej rzeczywistości raju. Zazwyczaj chodzi o krótkie doznania,
które Bóg daje poczuć przede wszystkim ze względu na mające nadejść ciężkie próby. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.